Komisja Europejska nie zgadza się z orzeczeniem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który zanegował wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemieckie media z kolei piszą o historycznym orzeczeniu niemieckiego Trybunału. Wczorajsze orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości skupowania obligacji przez Europejski Bank Centralny odbiło się szerokim echem. Niemiecki Sąd Konstytucyjny sprzeciwił się wyrokowi wydanemu w 2018 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie z Niemiec uznali, że decyzje unijnych organów były sprzeczne z europejskimi przepisami kompetencyjnymi i dlatego nie mają w Niemczech mocy prawnej. To orzeczenie nie spodobało się urzędnikom Komisji Europejskiej. Paolo Gentiloni, unijny komisarz do spraw gospodarczych, uznał, że obowiązuje prymat prawa unijnego nad krajowym. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich sądów krajowych. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że TSUE przekroczył swoje kompetencje. Gdzie przekraczają organy unijne swoje kompetencje, tam wkraczają trybunały konstytucyjne poszczególnych krajów członkowskich. I wówczas to tracą swoją legitymację demokratyczną te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok Trybunału w Karlsruhe jest historyczny, podkreśla prasa niemiecka. Süddeutsche Zeitung pisze, że pierwszy raz Trybunał zwraca się przeciwko wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To historyczny osąd, który stwarza w Europie więcej nowych niepewności niż usuwa starych. Wyrok niemieckiego Trybunału jest ważnym argumentem między innymi dla rządu polskiego w sporze z TSUE o zmiany w sądownictwie.